Ja chciałam w kilku słowach nawiązać do tego, co mówił teraz Michał, a co jest bardzo bliskie mojemu sercu. I tak właśnie współgra z tym takim głębokim przekonaniem, które mam w środku. Chodzi mi o ten przykład ewangelizacji. Ty mówiłaś o tym właśnie, że na tej ewangelizacji jakby różne osoby zatrzymywały się, gdy głosiły poszczególne osoby. I to jest, zresztą ja się dzieliłam też z wami, z niektórymi z was właśnie, że w tym postrzegam naszą ogromną, ogromną siłę, że my wszyscy jesteśmy tak różni na tych ewangelizacjach, że każdy z nas, jesteśmy po prostu bryłą, jesteśmy zespołem i każdy z nas dotrze do kogoś innego, komuś innemu zadźwięczą dwa słowa jednej osoby, komuś innemu gdzieś zagra w sercu, gdy usłyszy świadectwo zupełnie inne. I dlatego ja, tak jak Rafał dzisiaj zachęcał, żebyście brali udział w ewangelizacjach, zachęcam was ogromnie, bo każdy z nas jest wartością dodaną. I nie patrz na to, że ktoś mówi tak i ty sobie myślisz, jeny, to musi być, to mi musi mieć wpływ. A cóż ja, nie porównuj się z nikim. Dlatego, że ty, dokładnie ty, takim jakim jesteś, z tym wzrostem, który masz, z tonem głosu, jaki masz, z twoim świadectwem, które masz, dotrzesz do kogoś, do kogo ja nie dotrę, do kogo nie dotrę, Rafał czy ktoś inny. Każdy z nas, nie wiesz, nie wiemy, to komu zadźwięczą dwa słowa, które usłyszę od kogoś. I ile czasu będą w nim pracować, i jaki wydadzą formę. Każdy z nas ma głosić Ewangelię. Słuchajcie, na tych ewangelizacjach możecie zrobić ogromną pracę. Właśnie nie patrząc na to, jak mówią inni, a jak mówię ja, po prostu bądźcie sobą, przychodźcie i mówcie z serca o Jezusie. No to chciałam się podzielić.